Zatem Państwo, dzisiaj nadszedł czas, w którym przybliżyło się Królestwo. Oto ja tu stoję, w miejscu Jezusa Chrystusa poselstwo sprawuję. I jestem dzisiaj dla Państwa, aby opowiedzieć Państwu wiadomość z nieba. Wiadomość z nieba, Ewangelię, dobrą nowinę. Mówię dzisiaj do tych, którzy poszukują Boga, poszukują Chrystusa, którzy chcą czegoś więcej niż tylko obsługa religijna, która jest w tym budynku. Bo Bóg powiedział wyraźnie, że On nie mieszka w budynkach zbudowanych ręką ludzką, ale On, Jemu się podobało, aby zamieszkać w człowieku. Ale moje pytanie, czy zamieszka w Tobie Chrystus? Kim jesteś? Czy znasz Boga? Czy Jezus jest Twoim Panem? To bardzo poważne pytania. W tym kraju wszyscy wiedzą coś o Jezusie. Wszyscy wiedzą, kim był historyczny Chrystus i co dokonał. Wszyscy wiedzą, jak wyglądał na obrazku. Wszyscy wiedzą, jak wyglądał na jakiejś rzeźbie, jak wyglądał na krzyżu. Ale czy znasz Go osobiście, jako osobę? Ja nie znałam Jezusa, mimo to, że wychowałam się w rodzinie katolickiej i miałam wszystkie sakramenty i dużo wiedziałam o Chrystusie. Nie znałam Go prawdziwie. Nie mieszkał we mnie, był dla mnie obcy i odległy. Czułam się oddalona od Chrystusa. Czułam się od Niego oddalona. I wiem, że Ty też tak czujesz. Wiem, że czujesz oddalenie od Boga. I chcę Ci powiedzieć, dlaczego czujesz się oddalony od Boga. To grzech oddzielił człowieka od Boga. Ale jest rozwiązanie. Rozwiązaniem jest Jezus Chrystus. I to, co On zrobił dla człowieka. Wystarczy to przyjąć. Wystarczy to przyjąć. W 2015 roku spokutowałam ze swojego życia. Zrozumiałam, że prawdziwie nie znam Chrystusa. Mimo to, że uważam się za dobrego człowieka. Mimo to, że chodziłam na msze święte. Mimo to, że odmawiałam różaniec. Nie znałam Go. Ja w szczerości swojego serca przyznałam się do tego. Wiecie, bo wystarczy, aby spojrzeć w swoje serce. Wiedziałam, że Go nie znam i zawołałam do Niego szczerze. Ustanowiłam Go jako swojego Pana i Zbawiciela. I On zamieszkał we mnie. Chcę Ci powiedzieć, że ten budynek nic Ci nie da. Zobacz, godzinę tu jesteś. Może przyjąłeś Eucharystię, może nie. A w Twoim życiu dalej się nic nie zmienia. Zmieni się w Twoim życiu wiele, jeżeli poznasz osobiście Jezusa Chrystusa, bo On daje się poznać tym, którzy tego chcą. Jeśli dziś zawołasz do Jezusa, jeśli dziś przyznasz się szczerze, że jesteś grzesznikiem i zawołasz do Niego, jeżeli uwierzysz w to, że On umarł, ale też zmartwychwstał w ciele, jeżeli w to uwierzysz, i postanowisz żyć z Bogiem i ustanowisz Go jako swojego Pana i Zbawiciela, będziesz zbawiony. Nie zbawi Ci żaden rytuał święty, nikt. Zbawił Cię Jezus i zbawienie jest dostępne, ale musisz w to uwierzyć.